Poćwiczymy sobie obliczanie wartości wyrażenia zależnego od dwóch zmiennych dla konkretnych wartości liczbowych tych dwóch zmiennych. Tutaj mamy wyrażenie, którego wartość mamy obliczyć, a tutaj mamy wartości tych zmiennych, które mamy do niego wstawić. No może spróbuj samodzielnie rozwiązać to zadanie. Wciśnij pauzę i spróbuj, zanim moje rozwiązanie zobaczysz. No dobra, a ja to zrobię tak. No muszę wszędzie zamiast j wstawić 0,5, a zamiast k wstawić 0,25. A wyrażenie to jest 7 razy j, dodać 5, odjąć 8k. Czyli to będzie 7 razy. No i zamiast j wstawiam 0,5. Dodaję do tego 5 i odejmuję 8k. No a k to jest 0,25. Tutaj muszę pomnożyć i tu muszę pomnożyć. No to czemu to będzie równe? 7 razy 0,5. 7 razy 0,5 to będzie to samo co 7 razy 1 druga, czyli to będzie 7 drugich, czyli to będzie 3,5. 3 i 1 druga. No to może wezmę to innym kolorem. Czyli to będzie równe 3,5 Do tego muszę dodać 5, tak jak tutaj było. I teraz muszę odjąć wynik tego działania. 8 razy 0,25. 0,25 to jest 1 czwarta. Mogę napisać, że to jest to samo co... 1 1,4. No a 8 razy 1,4, no to się skróci. 8 przez 4 to będzie 2, czyli to będzie po prostu odjąć, bo tu był minus, odjąć 2. No więc ostatecznie dostaję w wyniku 3,5 dodać 5 to jest 8,5, odjąć 2 to jest 6,5. Czyli taka jest odpowiedź tutaj. Zróbmy jeszcze jeden przykład. No i mam teraz wyrażenie, 0,1 razy m, dodać 8, odjąć 12n dla m równego 30 i n równego 1 czwarta. No i znowu zachęcam Cię, zatrzymaj odtwarzanie filmu i spróbuj najpierw samodzielnie to obliczyć. Czyli tak samo jak poprzednio. 0,1 razy, no i teraz zamiast m wstawiam jego wartość. No tu nie muszę go nawiasu pisać, czyli napiszę, że to jest 0,1 razy 30. Do tego mam dodać 8 i odjąć 12 razy n. A zamiast n wstawiam po prostu wartość tego n, czyli 1 czwartą. No i teraz obliczam. Obliczam najpierw ten iloczyn. 1 dziesiąta razy 30. 1 dziesiąta razy 30 to będzie po prostu 3. Do tego muszę dodać 8 i odjąć wynik. Tego mnożenia. 12 razy 1 czwarta. No tutaj 12 i 4 to się skróci i zostanie po prostu 3, czyli będzie odjąć 3. No i teraz ostateczny wynik to co? Trójki się po prostu odejmą, bo mam plus 3 i minus 3, zostanie mi po prostu 8. Czyli tym razem odpowiedź jest taka, że wartość tego wyrażenia dla takich wartości tych zmiennych m i n jest równa 8.